Dzień dobry. Dzień dobry. Amelia Golema. Paweł Jabczyński. W kolejnej odsłonie artystycznej sagi dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, podzielić się refleksjami dotyczącymi tego, co widzi artysta, kiedy wychodzi na scenę. No i co widzi, Pawle? Co ty widzisz? Publiczność. Publiczność. Albo widzisz? Ciemność. Albo ciemność, tak. W zależności od tego, na jakiej jesteśmy scenie. Czasami są tak reflektory ustawione, że nie widzimy nic i nie wiemy, ile osób tam jest. Dokładnie. Ale są takie miejsca, są takie sale koncertowe, gdzie tę publiczność widzisz. Jak ta publiczność na ciebie działa? Czy działa? Co się dzieje? No to jest bardzo często, zależy od tego, kto na tej publiczności siedzi. Mhm. Bo nie ukrywajmy, że działamy w takiej branży, która jest dosyć mocno kompetytywna. Mhm. Jest to wpisane gdzieś tam w ten nasz, w to nasze DNA. Mhm. I niejednokrotnie widzimy znajome twarze ze sceny i zastanawiamy się, jak my będziemy przez tych znajomych ocenieni, aha, jak oni nas postrzegają, co sobie pomyślą, jeżeli nam coś na scenie się wydarzy. No właśnie. I to jest, myślę, że niezwykle ważne, prawda? Że co ten artysta robi, co widzi i jak traktuje tę publiczność? Czy faktycznie damy się sparaliżować na scenie lękowi przed oceną kogoś? Tak? Bo co jest najbardziej, co ja widzę? Widzę publiczność i faktycznie mówię, dobra, gram dla ciebie i chcę, żeby było jak najlepiej. Czy zdominowane będzie moje myślenie, ja cię dziękuję, co on o mnie pomyśli? Zasadniczo powinno to wyglądać w ten sposób, że my wychodzimy na tę scenę i jesteśmy na tej scenie dla publiczności. Tak. I jesteśmy na tej scenie, ponieważ chcemy się z publicznością podzielić tym, co kochamy przecież tak naprawdę, co robimy, to co robisz, twój kontrabas, o czym myślimy. Wiadomo, każdy z nas przygotowuje jakiś program, ma jakieś założenia, ma swoje przemyślenia, które chce, przemyślenia, emocje, uczucia, które chce przekazać z tej sceny. Natomiast to nie zawsze tak działa, że jak już wyjdziemy na tą scenę, to my jesteśmy tacy dla ludzi. To wydaje mi się, że to w dużym stopniu zależy od naszego stanu psychofizycznego tego dnia. Tak. Od naszej samooceny. I teraz, jeżeli mamy dobry dzień, to dostajemy skrzydło na scenie i gramy dla tej publiczności i to działa jak najbardziej w sposób pozytywny na nas. Natomiast często może pojawić się jakaś wątpliwość i ta wątpliwość na tej scenie w nas gdzieś tam krąży i to jest taki efekt czasami kuli śnieżnej, która wiesz, od małej śnieżynki toczy się z tej góreczki, toczy, nabiera coraz więcej tych wątpliwości dookoła. Ale tutaj, Paweł, powiedziałeś, że grasz dla publiczności. Cudownie, że w taki sposób sformułowałeś to zdanie, że gram dla kogoś, prawda? Bo jeżeli gram dla kogoś, ja to tak rozumiem, że wtedy gram dla niego, w związku z czym dzielę się tym, co ja mam najlepszego. Bo najlepiej jak potrafiłam, przygotowałam się na ten koncert i się dzielę. Ale też może być tak, że ja gram przed publicznością. I teraz zobacz, zmiana tylko tego, że ja gram dla albo przed, może spowodować też zmianę, może, oczywiście nie musi, ale może spowodować zmianę mojego myślenia. Bo jeżeli dla, to się dzielę, a jak gram przed, no to w naturze jak gdyby wystawiam się na ocenę, bo przed nimi gram, w związku z czym coś chcę przed nimi pokazać, zaprezentować, w związku z czym oni w jakiś sposób mnie oceniają. Jak tutaj ty to widzisz? No tak, granie przed zawsze jest bardziej stresujące i wydaje mi się, że tutaj takim kluczowym momentem jest to, co my sobie myślimy o tym graniu przed kimś. Czy to jest forma recitalu, czy to faktycznie jest jakiś egzamin, czy forma sprawdzająca. Nawet w języku takim potocznym też mówimy, że gram przed komisją, prawda? Bo dokładnie dzisiaj gram tak. Egzamin, czy gram recital przed komisją. I teraz pojawia się takie niebezpieczeństwo, tak mi się wydaje, z mojego doświadczenia tak wynika, żebym ja za bardzo tylko nie chciał. Aha. Bo jeżeli ja będę za bardzo chciał przed tą komisją pokazać, udowodnić cokolwiek, poza tym, co umiem, co chciałbym przekazać publiczności, gdybym grał koncert, gdybym grał dla, no to może generować pewne problemy na scenie, może generować dodatkowy stres, no i wszystkie związane z tym objawy
poboczne. Jasne. Trzęsące się ręce. Tak, to o tym też już wspomnieliśmy. Niepewność, nadmierna potliwość, to co omówiliśmy już w poprzednim odcinku. A myślisz, że jest taka możliwość, żeby faktycznie zagrać recital, tak jak powiedziałeś, czy egzamin podczas sesji i żeby faktycznie w tej komisji zobaczyć publiczność, dla której ja chcę zagrać? No, nie jest to pewnie łatwe, ale właśnie, bo myślę sobie, że jednak to, co ja widzę, no to ja w jakiś sposób interpretuję. W związku z czym, czy ja widzę tam faktycznie tylko i wyłącznie członków komisji, którzy mnie oceniają? Czy ja jestem w stanie na poziomie widzenia, rozumienia i pewnego swojego przetwarzania informacji, tak, zobaczyć tam publiczność, dla której ja chcę coś zagrać, nawet jeżeli ta publiczność jest trzyosobowa? Jak ty to widzisz? Dobrze by było, gdybyśmy tak potrafili, prawda? I możemy nawet w przypadku nadchodzącego, stresującego nas egzaminu, możemy sobie z tym próbować poradzić przez takie jakby świadome, celowe, trochę samo nakręcanie się na tą muzykę, którą mamy zagrać przed tą komisją. I takie jakby stymulowanie tego swojego coraz większego zainteresowania, tego jakby zanurkowania w tą, w to, co robimy. I wytworzenia u siebie takiego efektu, że ja w zasadzie to ja nie mogę się doczekać tego egzaminu, tego grania przed komisją. No to jest sytuacja, która nam na pewno może pomóc i na pewno może spowodować, że nawet granie przed jakąkolwiek komisją, jakiegokolwiek egzaminu może przynieść te pozytywne efekty, że ja faktycznie będę grał dla, że ja będę chciał się podzielić tym, co ja umiem, tą muzyką, tymi emocjami, no bo ta muzyka to jest pewien nośnik taki dla naszych emocji, które my musimy jakby przetransportować na odbiorcę, prawda? I niezależnie od tego, czy to jest egzamin, czy to jest audycja przed jakąś komisją, czy to jest faktycznie nasz recital, nasz koncert z programem, który my sobie ułożyliśmy, z którym my chcemy wyjść do ludzi, wtedy jest to jakby dużo łatwiejsze dla nas. Jasne. Bo też myślę o jeszcze jednej rzeczy. Jak rozmawiam z artystami, z młodymi artystami, niejednokrotnie słyszę też, wie pani, wychodzę na scenę, widzę tę publiczność, czyli jestem w takiej sali koncertowej, gdzie faktycznie mam ten kontakt z publicznością i zobaczyłam, że tam ktoś, wiesz, w czwartym rzędzie akurat się skrzywił. I ja wtedy od razu, ja cię dziękuję, on doskonale wie, że ja jestem nieprzygotowany, ja na pewno się pomylę, albo na przykład ja akurat miałam jakiś drobny błąd w swojej grze on zna ten utwór i on właśnie w tym momencie się skrzywił. I on na pewno wcześniej pokazał na mnie palcem. Ale oczywiście, prawda? I teraz powiedz jak tutaj, bo niejednokrotnie też słyszę, że artyści z tym się też mierzą, prawda? Że oczywiście z psychologicznego punktu widzenia ma to ogromny związek z samooceną, z moim aktualnym stanem psychofizycznym, tak? Z moim przygotowaniem utworu, tak? Bo jeżeli ja jestem nieprzygotowana, no to jest jasne, że będę wyszukiwać teraz taki rzeczy, tak? To jest tak, że jak jesteśmy młodzi, mamy te 20 lat, 20 parę lat. Ty już dawno to nam się szczęśliwie. To nam się wydaje, że ludzie o nas myślą. Aha. I zastanawiamy się nad tym, mój Boże, co on sobie myśli. To, nie? Jak masz tych lat 40, to już cię to nie interesuje. Czyli słuchajcie, domyślam się, że w wieku 60 lat to już się w ogóle nie interesuje. Dowiemy się, że tak naprawdę nikt o nas nie myśli. I to jest piękne w tym wszystkim, prawda? Ale jest to jakiś proces, tak? Bo tutaj mówimy sobie trochę pół żartem, pół serio, ale jesteśmy w jakimś procesie jako artyści. I to, myślę, że to, co mówisz, tak, że 20-latek będzie się pewnymi rzeczami przejmował, którymi 40-latek być może się już nie przejmie, to też jest efekt mojego rozwoju artystycznego, muzycznego, tak? Tak, pewnego też jakby pewnej kumulacji doświadczeń. Nawet tych takich doświadczeń nie do końca miłych, gdzie wychodzimy na scenę i faktycznie coś nie poszło, schodzimy z niej niepewni w przekonaniu, że ktoś faktycznie gdzieś tam się z nas śmieje, bo nam coś nie wyszło. Tak. I tutaj oczywiście to doświadczenie, o którym mówimy, ta, znowu mówię, z psychologicznego punktu widzenia, desensytyzacja, czyli odwrażliwienie na bodziec, prawda? No bo jeżeli zagrasz dwa koncerty, to masz mniejsze doświadczenie niż jeżeli zagrasz 100 koncertów. To jest jasne, prawda? Że za każdym razem to twoje doświadczenie wzrasta i w pewnym momencie
ta scena już nie jest tak straszna, jak w momencie, kiedy pierwszy raz wychodziłam, prawda? Czy chociażby doświadczenia przykre, które możemy nieść za sobą ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, drugiego stopnia, sytuacja taka, gdzie ktoś mi powiedział, jak ja zeszłam z tej sceny, że ty się do niczego nie nadajesz i tak dalej. Tak, mówiliśmy też o tym, że to są te instalacje, które mogą spowodować, że ja później wychodzę na scenę i widzę, no i właśnie co ja widzę? Widzę tylko i wyłącznie publiczność, która nie jest sprzyjająca, choć tak nie jest, ale to jest moja interpretacja w mojej głowie. I teraz to, co ja widzę, będzie mocno uzależnione od tego, jak ja sobie te informacje przetworzę w mojej głowie. I jak ja je zinterpretuję. Dokładnie tak. I teraz wydaje mi się, że mamy dwa wyjścia. Mhm. Pierwsze, najprostsze, nie patrz na publiczność. Mhm. Skup się na tym, co robisz. Tak. Jak masz chwilę pauzy, patrz w podłogę. Mhm. Nie interesuje cię, co tam jest. Mhm. Druga możliwość to miej w publiczności kogoś, kogo znasz, mhm. kto jest dla ciebie osobą serdeczną, tak. wiesz, że jest serdeczną, albo znajdź taką osobę, z którą akurat będziesz chciał się podzielić tą swoją emocją. Nawet jeżeli to ma być wyimaginowana osoba, w sensie jakby to kompletnie przypadkowa osoba i ty sobie po prostu wmawiasz, że ta osoba jest mi życzliwa, ta osoba się nie skrzywiła do tej pory i dla tej osoby gram. Tak, ja to myślę, są dwa najprostsze takie wyjścia. Takie najprostsze, ale z tym pierwszym nie do końca się z tobą zgodzę, Pawle, bo jeżeli mówisz, nie patrz na publiczność, tak, kiedy grasz, nie patrz. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia publiczności jednak, jak ja siedzę jako publiczność, to dla mnie na przykład bardzo duże znaczenie ma to, że w momencie, kiedy artysta wychodzi i schodzi ze sceny, to ze mną ma jednak... To jest troszeczkę inny temat. Mhm. To jest, tutaj poruszamy zagadnienie teraz tej naszej scenicznej prezentacji, prezencji bardziej i takiej gry scenicznej. I tego, jak my wychodzimy na tą scenę, jak my z tej sceny schodzimy. Prawda? Natomiast w trakcie, jasne, w trakcie wykonywania grania, utworów, jeżeli masz chwilę pauzy, parę taktów, to jeżeli jesteś niepewny, no to nie ma sensu. Tak. I tutaj właśnie taka ciekawostka, przypominają mi się jedne z badań, które kiedyś, dawno temu robiłam do jednego z artykułów, kiedy przeprowadzałam ankiety wśród publiczności, jak reagują na określone zachowania artysty. I bardzo często padała odpowiedź, że tak, kiedy ja jako publiczność siedzę i widzę artystę, który wychodzi i się uśmiecha, to ja nawet widzę, że on nie ma ze mną kontaktu wzrokowego, ale mimowolnie ja się też uśmiecham. Więc to jest właśnie to, o czym mówiłeś, że jak znajdę tę życzliwą osobę, prawda? Być może ją wcześniej posadzę, być może ją sobie wyobrażę, być może w głowie noszę taką osobę, która jest zawsze dla mnie życzliwa, ale też niejednokrotnie może być tak, że właśnie w danym momencie, jeżeli ja się uśmiechnę na powitanie, tak, w tej przestrzeni ruchu scenicznego, o którym mówimy, że zanim zacznę grać, tudzież podziękuję tej publiczności w momencie, kiedy skończę grać i też mam z nią ten kontakt, to są te bardzo pewno ważne elementy, prawda? Niezmiernie ważny element naszej prezentacji scenicznej. Natomiast tu w tym przypadku tej sceny i tej naszej relacji z publicznością bardzo ważną sprawą jest wcześniejsze, wydaje mi się, że wcześniejsze przyzwyczajenie się do tej sceny. To jest tak zwany, ja to nazywam lękiem przed otwartą przestrzenią. Wychodzisz na scenę, w ćwiczeniówce jest świetnie, jak zawsze. Wychodzisz na scenę, jest inna akustyka, jest zupełnie inna przestrzeń i nawet jeżeli ta na publiczności nie ma nikogo, ta sala jest pusta. Tak. Ja wychodzę, żeby zapoznać się z akustyką, żeby się ograć, to w moim odczuciu ważniejsze jest to, żebym ja się oswoił z przestrzenią, nie z tym dźwiękiem, jak on tam się rozchodzi. Być może z tym, co do mnie dotrze z tej sali, ale dużo ważniejsze jest to, żebym ja wychodząc na scenę nie przestraszył się tego, że nagle mam przed sobą wielką, otwartą przestrzeń. Że nie ma tych 20 metrów kwadratowych zamkniętych, gdzie ja sobie ćwiczę i ściany są blisko, tylko tak naprawdę no jest nawet ciemność na tej publiczności, prawda? Tak, i to też o tym mówiliśmy, że im więcej będziemy mieć tych elementów, które są już nam znane, do którego się przyzwyczajimy, tak jak mówisz, że ten dźwięk może coś nas zaskoczyć, każda nowa sytuacja, znowu mówię, z psychologicznego punktu widzenia, jest lękotwórcza. To jest jasne, to jak gdyby tak reagujemy. Więc im więcej sobie zapewnimy tych elementów, które będą dla nas znane, tym być może jest większa szansa, że przyjaźniej popatrzymy i zinterpretujemy przyjaźniej tę publiczność. Prawda? Dokładnie tak. I ja myślę, że tego będziemy życzyć tym wszystkim młodym, którzy jeszcze tych 40 lat nie mają i zastanawiają się, co właśnie ten, który miał tą skrzywioną minę. Dokładnie. Być może zjadł cytrynę albo bolał go ząb. No właśnie.
I niekoniecznie był to powód, że właśnie akurat tam jeden dźwięk nie zabrzmiał, albo być może, jak to dęciacy mówią, gdzieś tam kiks się zdarzy. I tym optymistycznym akcentem. Tak jest. Pięknie dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia.